Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Names Christians as the most persecuted religious group on the planet. More than 125,000 Christians, men, women, and children, have been forced from their homes over the past year. And since then, day by day, it's getting worse and worse. So you're startling me with the severity of what you're describing. The Islamic State has flooded social media with videos of their sadistic attacks. Hundreds of thousands of Christians have been forced to flee their home countries, facing civil war and Islamic terror. In addition to last week's church bombing in Pakistan, Christians have also been targeted recently in Egypt and at last week's mall attack in Kenya. Christians face torture, death, imprisonment, or harassment in more than half of the world's nations. I mean, what's it all? Does it matter? I mean, Jesus has said in the Word, what we should seek for is everlasting treasure. Like for me, I counted my cost. You know, so I count my cost and, you know, I don't mind paying for it, even if it means losing my life. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. You're doing it for God, really. You're doing it for yourself, because that's what makes God.